Fotel, który był projektem Padomskiego, zawsze były dwa fotele. Jeden był rezerwowy. Podróżowały zawsze z Paderewskim wszędzie. Paderewski nie siadał do fortepianu, jeżeli nie było tego fotela. Ten fotel miał określoną wysokość. Mierzono linijką jego odstęp od klawiatury, tak żeby jak Paderewski wyszedł na scenę i siadł, żeby wszystko było tak, jak powinno być. A potem, czy to prawda, że go nazywali rzeźnikiem fortepianów? To były różne złośliwe plotki. A czy bardzo mocno uderzał był i potrafił rozstroić? Ale ja powiem dlaczego. Dlatego, że ćwiczył na pianinie zawsze, a grał na fortepianie. Więc żeby wyciągnąć duży dźwięk z takiego instrumentu, to trzeba nieźle rąbać. Natomiast potem z tą siłą wypracowaną, jak się wychodzi i gra na Steinwayu koncertowym, to idzie jak po maśle. Aha, i że czasami siła na zamiary. Dowodem tego jest, że w Willi Paderewskiego w Mąż, my mamy zdjęcia, pewnie tutaj też są, gabinetu Paderewskiego na górze, gdzie stało pianino. Nie stał fortepian. Fortepian koncertowy, który Steinway podarował Paderewskiemu w 1926 czy 7 roku, dojechał do Szwajcarii. Paderewski na nim grał, są zdjęcia też, ale ćwiczył na koncerty na pianinie. I dlatego też w hotelu Baczyna, bo to nie był pierwszy adres. Tak, Paderewski tak. Najpierw mieszkał w Rycu, ale to było troszeczkę za drogo i pani hrabina Morsztyn razem chodziła z żoną Strakacza i wpadli na hotel Buckingham. Super. I w hotelu Buckingham bardzo serdecznie go przyjęto po bardzo korzystnej cenie. I dlatego Paderewski tam zamieszkał od chyba grudnia. Do czerwca. 6 listopada. Tak, 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 tak. Do Nowego Jorku. Tak. Został powitany przez Anthony Drexel Biddle, który był ambasadorem Ameryki w Warszawie i który go powitał tutaj w Nowym Jorku, jak tylko przypłynął. Tak, a jeszcze jedna sprawa bardzo ciekawa. Jak Paderewski płynął ze Szwajcarii samochodem najpierw do Lizbony, po miesiącu w Lizbonie, pod koniec października, wstąpili na statek. Statek był pod banderą amerykańską, to był SS Excambion. I na tym statku wiadomo było, że był Paderewski, jego siostra, Strakacz z żoną i z córką Anetką. Co się stało na środku Atlantyku? Nagle wynurzyła się łódź podwodna niemiecka i zrobili inspekcję, żeby pokazać, że Niemcy śledzili, gdzie Paderewski jest, bo uważali go nadal za bardzo ważną osobę w życiu politycznym Polski. I oczywiście, ponieważ statek był pod banderą zupełnie neutralną, amerykańską, to był 40 rok dopiero. Jeszcze nie był wojny. Jeszcze nie było wojny. Ameryka jeszcze nie wstąpiła do wojny. Anglia już była, ale Niemcy jeszcze się mogli tylko i wyłącznie przeszukać statek, zrobić nieprzyjemną scenę i się zwinąć. Mamy depeszę, którą wysłał sekretarz stanu Frank Polk na Bermudę, na ręce Strakacza, że będzie delegacja witała go w Nowym Jorku. Statek płynął z Lizbony do Bermudy, z Bermudy do Nowego Jorku. Jest taka mała fascynujące. Historia. To najbardziej mnie fascynuje w naszej pracy w muzeum, że bardzo często goście tak nas ubogacają swoją wiedzą, że stajemy się radośniejsi i mądrzejsi. Za to serdecznie dziękuję. Tutaj ja muszę przyznać się, to pewnie nielegalnie, tak, ale pan dyrektor Nowyś mnie tu wpuścił, ja grałem na tym pianinie. A to wiemy, bo my go nastroiliśmy teraz. Teraz natomiast jest pod alarmem, my podejrzewam, żebyśmy mogli to zrobić. Natomiast pamiętam, że my także mieliśmy kwestię na temat jego strojów, doboru stroju, wyborów, pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy panie Marku. Pan Marek Żebrowski.